Na początku bierzemy pierwszą linię. Mamy nasz środek. Teraz będziemy wyznaczać naszą górną linię. Czyli sprawdzamy, jak tu jest, żeby pamiętamy, żeby tu było równo, nie przekręcać i delikatnie przekręcać. Mamy naszą górną linię. Teraz należy zrobić dolną. Tutaj, jak pamiętasz, nasza modelka ma permanentne, więc ma troszeczkę wydłużone nasze brewki. Nie możemy za bardzo ich skrócić, więc sprawdzamy, jak tu możemy tak naprawdę. Najpierw zrobimy tutaj koniec. Tutaj też mamy tę delikatną różnicę, ale tylko delikatną, więc tutaj nie ma co. Ok. Teraz od razu sobie zrobię początek. Początek mniej więcej jest tutaj. Ok. Początki mamy, więc teraz sobie zrobimy, jak tutaj mniej więcej końca. Końce muszą być mniej więcej równe. Niestety tutaj, jak widziałyśmy, że jedna jest krótsza, druga dłuższa, więc troszeczkę zrobimy inaczej niż na początku, bo tego dużo nie skrócimy, więc zrobimy tak, że weźmiemy koniec z tej. Tutaj widzisz, jaka już jest różnica. I żeby było równo, zrobimy w ten sposób. Troszeczkę tutaj, jak widzisz, zmienimy. Więc teraz robimy początki. Początki mniej więcej były tej samej długości. Więc ja tu robię jeden. Teraz biorę SUF miarkę i naszą kredkę. I sobie mierzymy. Tylko nie zjedzmy początku, bo to też jest mega, mega ważne. Więc przekręcamy. I mamy nasz początek. Zaznaczamy sobie. Ja już wiem. Biorę znowu naszą linijkę. Nie linijkę, tylko naszą linijkę. I początek też mam. Teraz robimy końca. Widzimy, że tutaj mamy do samego końca i tutaj już wiemy, że ta nasza jest dłuższa, więc tutaj końce sobie wyznaczamy. Dotąd będziemy miały naszą. Więc teraz znowu bierzemy SUF miarkę i kredkę czarną i odmierzamy od samego początku do końca. Mamy w ten sposób. I znowu teraz przekręcamy i bierzemy do samego końca, tutaj wyznaczamy punkt. Wydłużymy zdecydowanie tutaj naszą brawkę, unikatnie, żeby to było symetryczne. I znowu pamiętamy, że tu ma być prosto, prosta linia, bo to nie jest z tym problem. Prawie mamy całą zrobioną, tak naprawdę. Teraz robimy łuk. Prosimy, żeby nasza modelka podniosła, obniżyła, tak zmarszczyła, znowu podniosła. Ja już tu widzę. Jeszcze raz podnosimy i spokojnie to opuszczamy. Mniej więcej zrobimy łuk tutaj. Mamy tak mniej więcej 2/3 i 1/3. Teraz to robimy znowu nitką. Pamiętamy, że nie sugerujemy się, jeśli nasza modelka przyjdzie w makijażu permanentnym, bo często, jeśli to było kiedyś, tak jak tutaj mamy w przypadku, był źle wykonany. Jednak panie chcą to mieć ładne, poprawione, więc się staramy, tak jakby w ogóle tego nie było. Znowu tutaj mierzymy SUF miarką. I ja wiem, że nasza kredka będzie tutaj, gdzie będzie podniesiona brewka. Pamiętamy, że też jak najmniej chcemy ucinać nasze brewki. Tak naprawdę mamy już początki, końce, naszą podniesienie, czyli teraz zostało nam troszeczkę teraz połączyć, czyli połączymy teraz nasz łuk z końcem. Czyli punkt B z punktem C. Mamy połączenie. I punkt A z punktem
mamy to łącze. Jak widzimy, to już jest różnica i to spora. Robimy tutaj to samo. Pamiętamy, żeby to było jednak dłuższe. I nam się przycinają, to znaczy, że jest równo. To jeszcze poprawię. Tutaj niestety nasza pani ma zaokrąglone. Spróbujemy to zrobić tak, żeby było odpowiednie. I teraz robimy naszą grubość. Sobie mierzymy mniej więcej. Nasze brawki, ale troszeczkę mniejsze z tego, żeby nie były za małe, zaznaczam. I tu robimy to samo. Dobra, ja już mam zaznaczone. I znowu możemy połączyć albo kredką, albo naszą nitką. Tak naprawdę teraz widzimy, jaka jest niesymetrycznie i jak mamy tutaj różnicę. Jeszcze sobie tutaj poprawię. Więc widzisz, prawda? Tak. Jaka jest różnica i faktycznie tego jest sporo. I tak naprawdę mamy wykonany w tym momencie rysunek techniczny. Więc troszeczkę zabawy.